Cześć, ponownie Michał z portalu Władek.pl. Postanowiłem, wiecie, troszeczkę przenieść się w inne miejsce, z główki do portu po prostu. Jestem na tym stanowisku, z którym wypływały w rejs w sezonie letnim kutry, te statki wycieczkowe, Normandia na przykład. Normandia, no nie wiem, w każdym razie na pewno Viking. Przyniosłem się tutaj, bo tam na główce dosyć mocno wiało, wiatr jest coraz mocniejszy. Nie wiem, czy to tam widać, ale zaczyna być coraz mniej ciekawie tam na latarni, a tutaj jest bardzo fajnie, także można sobie troszeczkę połowić. Tutaj kilku wędkarzy jest, część łowi w tym momencie. O, leci fajnie. Okonie można dostać tutaj bardzo dobre, wiecie, jak jest taki okres na okonia, to można naprawdę dostać takiego garbusa, co naprawdę nadaje się na patelnię. I gruby, i dosyć duży. Okonie, z tego co tutaj zdążyłem się dowiedzieć, to najczęściej biorą po prostu na rosówkę bądź na dendrobenę i po prostu normalny połów z gruntu, tak? Czyli mamy ciężarek, mamy haczyki, jest parę takich miejsc, o których wam powiem kiedy indziej, jak pojedziemy troszeczkę lżejszą wędką na te okonie. No mi dzisiaj się nie udało nic złowić, kolega nałowił od groma tobiaszów, no jako przyłów, bo on się nastawał na śledzie. Ja tutaj tak troszeczkę, wiecie, spróbuję popenetrować to dno i zobaczyć, jak to tutaj wygląda, czy są jakieś zaczepy, czy nie, aczkolwiek tutaj już nie powinno być tych zaczepów dużo. Tam przy tej główce, gdzie mamy te wzmocnienia od naszego falochronu, te gwiazdy, no to tam jest jednak więcej, można pogubić sprzętu, tutaj jest troszeczkę lepiej. No ja się nastawiam na flądrę, chciałbym dzisiaj jakąś jedną flądrę wyholować i na tym bym zakończył dzisiejszy dzień, bo na koniec dnia chcę jeszcze iść sobie na plażę troszeczkę połowić metodą surfcastingową. No zobaczymy, coś jakby było. Nic nie ma. Nie, te flądry dzisiaj nie współpracują. Flądry dzisiaj nie współpracują, a za to jakieś... O! Co to jest? A to już myślałem, że jakaś żyłka. Nie, to jakiś... Nie, jakiś sznurek, o. A tutaj zaczepów dużo jest? Co, zdarzają się za zaczepy tu? No ja, ale tam też. Bardziej tam, nie? Ja. Dobra. Trzeba też uważać. O, taki sznurek. Czyli, wiecie, średnio. Czyli można też zgubić tutaj część sprzętu, trzeba uważać. Spróbuję parę razy jeszcze zarzucić. Już widzę, że kolejne jednostki wpływają. To są te, które wcześniej wam pokazywałem, które zarzucają te małe sieci wzdłuż plaży. No, taka ciekawostka, te sieci są strasznie długie. Myślałem, że one są mniejsze, wiecie, ale te sieci, tak jak tam żeśmy oglądali, to one naprawdę ciągną się wzdłuż tych plaży, straszliwie długie są i no i troszeczkę nam pewnie zabierają tych rybek. Prawie mi się mywa, wiecie, w plecionkę wplotła. Jedna rzecz, która w porcie jest inna niż na plaży, wiecie, to mocowanie wędki. Na plaży mamy te nasze poliki do wbijania. Tutaj nie powiem, przydałby się tripod, bo ja korzystam z tego, co po prostu jest. Zobaczcie, takie coś tutaj znalazłem. Nie powiem, żebym to przenosił, po prostu tutaj to stało. Tak z tego troszeczkę skorzystam, a ogólnie no nie ma, wiecie, jakichś takich mega metod, oprócz ich tripodów, ale na główce będzie można się przez nie przewrócić, więc tam jednak najlepiej oprzeć sobie tą wędkę o barierkę i się cieszyć, żeby po prostu się za mocno nie potykać. Jak tam więcej wędkarzy jest, to pewnie nie ma co dużo spacerować, po prostu trzeba być na stanowisku i po prostu pilnować wędzisk. Dobra, słuchajcie, to tyle. Pogoda jest bardzo fajna, jak na listopad. I chyba rybom się też bardzo podoba, wiecie, i sobie popłynęły gdzieś daleko na przechadzkę, bo ich tutaj nie ma. Cześć.